Tydzień temu zaprosiłem naszych słuchaczy na dzisiejsze spotkanie. No to księży Mateuszu, zacznij. <grystanie> Dzisiaj jest bardzo poukładane spotkanie. <grystanie> Rozpoczynając ten dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy, a zwłaszcza tych, którzy zaopatrzyli się w katechizmy. Razem z nami idą punkt po punkcie, prowadzą sobie w tych katechizmach swoje notatki. Bardzo dziękujemy za przesłane zdjęcia, gratulujemy i zapraszamy do dalszej wędrówki. To jest właśnie praca, to mi się podoba, bo to jest taka praca nie tyle z tekstem, co z taką drogą wiary. Nie? To, co my robimy, tak naprawdę też dla siebie trochę. Bo też dla siebie to czytamy. A Nie wiem, Mateusz, jak dla Ciebie, ale dla mnie to jest też ogromna odpowiedzialność i motywacja, że no, warto do połowy czy do końca dojść i wszystko <laughs> nie, przerobić. No bo ktoś na to czeka. Trzeba do końca. No a dzisiaj, dzisiaj obiecany temat. Dość prosty, chociaż jak się okazuje, zaskakujący. Głęboki. Głęboki, ale taki, który jest poukładany, można powiedzieć, bardzo jasno, bo mamy cztery określenia. Jezusa, które mają nas dzisiaj prowadzić. Katechizm mówi tutaj o tych czterech określeniach. Tak, cztery określeniach. Lecimy po kolei. Imię Jezus. Tak, Potem tak, tytuł Tytuł Chrystus. Następnie Jedyny Syn mamy. Boży. Tak. I w końcu Pan. Pan. Czyli cztery. Właśnie tam jest pomieszane imię i określenia. Więc... Tak, tak. Określenia, które są jak gdyby takimi dopowiedzeniami do, do imienia, czy do osoby Jezusa Chrystusa, może tak nawet. No to co, po kolei najpierw imię. Imię Jezus. Jak masz na imię? Co twoje imię mówi o tobie? My tak dzisiaj nie patrzymy. Kiedyś My tak dzisiaj nie patrzymy, jak kiedyś, no nie? Że imię oznaczało. Definiowało nawet życie. Tak, tak. Było definicją osoby, jego tak mówi katechizm, posługi, czyli posłania, powołania byśmy powiedzieli dzisiaj. To się sprawdza u aniołów, to mówiliśmy o tym. Tak. Że nawet słowo anioł to znaczy ten posłan, ten w misji, ten, który pełni wolę Bożą. Ale Stary Testament jest pełen imion, które coś znaczą. Na najważniejsze z tych imion w Starym i w Nowym Testamencie to imię Jezus, który się tłumaczy poprzez zwrot: Jachwę zbawia. Tak, Bóg zbawia. Słyszałem kiedyś takie wyznanie, że jest tak wielki szacunek do tego imienia, że teraz się go nie używa. Nie nadaje że nie daje się dzieciom na imię Jezus. Tak, ale to chyba tylko u nas. No, bo na filmach co, ciągle widzimy jakiegoś Hesus. <laughs> nie wiem, czy to jest to samo. W innym języku. W innym języku. No, bym się bardziej chyba zatrzymał się na tym, nie tylko, że znaczenie ma to imię takie szczególne, że Bóg zbawia. Możemy doszukiwać się znaczeń imion, no nie? Bo, bo nasze imiona też mają znaczenie. Gdyby, jeżeli mają odpowiednik w hebrajskim, tak. to mają znaczenie. A ciekawi mnie, co ma Twoje? Dar od Boga. Ja mam Piotr, kefaz opoka, nie? To tylko tyle. Tak. Ja mam w ogóle dziwnie, mam Piotr, górę i często mówię: Jestem Piotr, nie opoka, tylko Góra. No i to też. Prawie jak krzywka. Ale tak, tak, zostając jeszcze przy tym imieniu, bo ja sobie tak czytając od razu wymyśliłem, że jak się spotykamy z imieniem Jezus, to to jest według katechizmu takie imię, które zmienia wszystko. Może dlatego mamy taki szacunek i nie używamy już teraz tego imienia. Nie dajemy dzieciom takiego imienia, bo to jest imię, które zmienia wszystko. Mm -hmm. Co przez to rozumiesz? Bo tam jest wprost powiedziane, że to jest jedyne imię, w którym Bóg może odpuścić każdemu człowiekowi grzechy. I dać życie, tak. I dać życie. Bo chociaż w Starym Testamencie jest i więcej Jezusów, nie? Bo Jozue to chyba też tłumaczy się jako Jezus. No nie wiem. Nie byłbym taki pewien, ale można to sprawdzić. Może każdy sprawdzić, jak nas słucha. No bardzo prosimy o jakiś sygnał w komentarzach, bo nie wzięliśmy z sobą telefonu i wyszukiwarki. <laughs> ale, ale to no, nie, że takie bardzo wyjątkowe imię, które no, bo to jest tak mocno za zaakcentowane, praktycznie tylko to jest przy tym imieniu zaakcentowane, że to jest sposób Pana Boga na to, żeby człowiekowi odpuścić grzechy. Nie dano żadnego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Tak. I to mi się łączy z tym obrazem, którego używaliśmy tydzień temu. Z, tą budow z tym gmachem wiary. Tylko na tym poziomie Jezusa, kiedy mówimy wierzę w Jezusa, mówiliśmy w tym naszym obrazie, że są schody do nieba, czyli tam zbawienie jest przez Jezusa. To ładnie dopowiedziałeś, że nawet gdy ktoś nie zna, to dzięki Jezusowi. Nawet tak. przed Jezusem ci, co żyli, doświadczają zbawienia dzięki Jezusowi. I tu jest jeszcze mocniej zaakcentowane, że w tym imieniu Jezus Bóg staje się obecny pośród ludzi. To jest bardzo piękne, no nie? że że w imieniu Jezusa, no nie w imieniu tego, tej osoby, Bóg staje się obecny i jedna świat ze sobą. My mamy takie modlitwy: jest modlitwa serca, modlitwa jezusowa, że można powtarzać samo imię i przez to wielbić tak. Boga, nie? Że powtarzać Jezus, 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 uświadamiać sobie obecność Boga. I jeżeli ktoś pamięta, że to imię się tłumaczy Bóg zbawia, to tak sobie dopisałem tutaj że powtarzanie imienia Jezus to jest oddawanie uwielbienia Bogu. No to tam jest nawet nie wiem czy to zauważyli nie wszyscy, że jak mamy mszę świętą, każda modlitwa kończy się wezwaniem Jezusa. W ogóle każda modlitwa w kościele powinna mieć w sobie imię Jezusa. Tak, bo ona idzie do Boga przez Jezusa tak. w mocy Ducha Świętego. I to jest Świętego. to dlatego, że to jest imię, które zmieniło wszystko, bo w relacji między Bogiem nagle się pojawia ktoś kto, kto łączy i to jest imię Jezus. No nie? My jak dzisiaj mówimy słowo Jezus, to otwieramy się na Pana Boga, albo otwieramy się na to, jak Bóg wchodzi w nasze życie. A tutaj sobie dopisałem jeszcze koronka do Bożego Miłosierdzia. W ogóle mnie to nie dziwi. Bo jak mówisz, że tylko przez Jezusa jest to zbawienie, to ksiądz Piotr Pawłukiewicz miał w jednym z kazań takie świetne porównanie, że jak odmawiasz koronkę, to tak jakbyś siebie zasłaniał Jezusem umęczonym, który przelewa krew, oddaje ciało, Bolesną mękę przeżywa, i że Panie Boże, przez wzgląd na Twojego syna, przez wzgląd na Jezusa, tak. wejrzyj też na mnie, miej litość dla mnie, miej miłosierdzie dla no mnie. No i to jest to, to jest właśnie to, że w Jezusie tylko coś takiego jest. My tego nie mamy sami z siebie. Znaczy, my nie możemy swoją, nie wiem jaką, wielką ofiarą zrobić tego, co robi Jezus. I jeszcze jest ten fragment, gdzie Jezus mówi: Proście o cokolwiek będziecie tam, proście Boga, ale w imię moje. W imię moje, tak. On sam to mówi, no nie? Podkreśla, że to jest ta droga. Więc jak już spotykamy się w ogóle z imieniem Jezus, to już się tak powinno robić dość poważnie. I odkrywać tą wartość tego imienia i tego, w jaki sposób my to wypowiadamy, kiedy to wypowiadamy, nie? Bo to ma swoje niesamowite znaczenie. Mamy potem Chrystusa. Jezus Chrystus. To nie jest nazwisko. Niektórzy myślą. To nie czasem w szkole. Chrystus to znaczy w ogóle namaszczony. Jezus, który był Chrystusem, czy jest Chrystusem. Czyli... Słowo Chrystus pochodzi z greckiego. Odpowiednik Chrystus w języku hebrajskim to Mesjasz. Mesjasz, tak. I teraz Jezus jest tym, którego zapowiadają prorocy. Dokładnie. A prorocy nie zapowiadają wprost Jezusa, tylko zapowiadają Mesjasza. Mesjasza. No i mówiliśmy w ostatnim odcinku, że będziemy się uczyć łączyć kropki. Tak. Jakie były te proroctwa? No, to dużo. Skończyło było chociażby Izajasza otworzyć, żeby zobaczyć. Skończmy ten wątek z tym Chrystusem. Czyli jeżeli już te proroctwa się spełniły, i Jezus otrzymał tytuł, że On jest tym Mesjaszem, On jest tym Chrystusem. To ma kolejne znaczenie, bo. Yy... Samo to, że pojawia się osoba, która ma imię Jezus, które znaczy, że Bóg zbawia, to jeszcze tak naprawdę nic takiego o tej osobie nie świadczy w kontekście zbawienia człowieka. Kiedy się pojawia to, że Jezus jest nazwany Chrystusem, czy też Mesjaszem, to zaczyna się odsłaniać jakby jego misja. Można powiedzieć, że to określenie Chrystus oznacza misję Jezusa, czy też jego postawę wobec świata. Że on jest, i tam jest to wymienione, prorok, tak. kapłan i król. 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 No nie? Bo namaszczony. To się wiąże z tym wybraniem przez pana Boga. Czyli w tym słowie Chrystus my mówimy, że Jezus został wybrany przez Boga do pewnej misji. I to też jest ciekawe, że to też jeszcze nie oznacza, że on jest jedynym Zbawicielem świata. No bo tak. Na przykład bo... królowie byli namaszczani. Prorocy byli namaszczani, tak. no nie? Były takie sceny w Starym Testamencie, kiedy Bóg posyłał na przykład proroka, żeby namaścił kogoś na króla. I można powiedzieć, że na przykład taki Mojżesz był Mesjaszem dla narodu izraelskiego, tak. bo słowo Mesjasz oznacza wybawca. Wybawca. Ktoś, kto przychodzi z wybawieniem. ktoś I z kto... trudnej sytuacji. Tak. I to jeszcze, jeszcze, jeszcze jest określenie, które musi być dalej dookreślone, no nie? żeby miało swoją wagę, że tak powiem, w przypadku Jezusa. No świetne to jest. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, bo mówimy, że to Mesjasz, to Chrystus było związane z tymi różnymi proroctwami. Kiedyś już o tej książce mówiłem, wspominałem. To jest Josh McDowell, książka o szuści. Ona tutaj mówi, że w Jezusie spełniło się ponad 300 różnych proroctw. Proroct, tak. I akurat w tym krótkim fragmencie Josh McDowell wymienia osiem proroctw. I one się wszystkie spełniły w Jezusie, mimo że te proroctwa były wypowiedziane nieraz 400 lat wcześniej. No i na przykład, że się narodzi w Betlejem i ta przepowiednia została napisana około 750 lat przed narodzeniem Jezusa. Że się narodzi z dziewicy. Izajasz to mówi 750 lat wcześniej. Jego przyjście zapowie Jan Chrzciciel jako głos wołającego na pustyni. Też Izajasz 750 lat wcześniej to mówi. No i tak dalej, i tak dalej. I później autor tej książki George McDowell mówi, jakie jest prawdopodobieństwo, że te osiem proroc, które on tutaj przytacza, spełni się w jednej osobie. Pamiętam, ale wiem, że trzeba dużo stadion zasypać tymi prawdopodobieństwami chyba. Tak, tak, i on używa takiego świetnego obrazu, że wyobraźcie sobie, wyobraź sobie, że całą Polskę, powierzchnię Polski przysypujesz monetami pięciozłotowymi, na grubość jednego metra. Potem bierzesz jedną monetę, robisz w tej monecie czerwony znak krzyżyk, potem bierzesz koparki i mieszasz to wszystko. A potem bierzesz człowieka, któremu zawiązujesz oczy, puszczasz go w jakikolwiek miejsce sobie zamarzy, On się zgina, podnosi pieniądz. I to jest ten. I to jest ten czer z czerwonym krzyżykiem. Właśnie miałem tak powiedzieć, że jak spotykamy się ze słowem Chrystus czy Mesjasz, to to jest takie zaproszenie do. Takiego szukania skarbu przy pomocy mapy. No nie? Że jest coś wyjątkowego i teraz trzeba mieć mapę, która mi pozwoli odkryć jak wyjątkowego. To, co ty teraz mówisz, no nie? że z każdym proroctwem tak. jestem bliżej tego znalezienia skarbu, którym jest Mesjasz taki, którego zapowiedział Bóg, ten jeden jedyny. Żeby zrozumieć, co znaczy słowo Chrystus, słowo Mesjasz, to trzeba by poznać wszystkie te 300 proroctw, ponad 300. No, albo żeby zobaczyć, że Jezus faktycznie jest Chrystusem, czyli Mesjaszem zapowiedzianym przez Boga. No więc to byśmy mieli ten tytuł Chrystus. A jeszcze jest ważne to, że my od tego tytułu jesteśmy nazwani chrześcijanie. Tak. To jest powiedziane w Piśmie Świętym, w dziejach Apostolskich. Jest taki moment, gdzie są słowa: W Antiochii po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. To jest ciekawe, bo popatrzcie. To oznacza, że jesteśmy namaszczeni. Wybrani przez Pana Boga, no nie w momencie, kiedy stajemy się chrześcijanami, ale yy, kojarzysz, jak jest Wielki Czwartek i śpiewa się Ludu Kapłański, Ludu Królewski, Ludu Boży, mm -hmm. to się dotyczy każdego chrześcijanina, no nie? I tak. to jest też znowu nawiązanie właśnie do tego wybrania, tak. namaszczenia. Także to też warto sobie czasem uświadomić, że jak jest ta pieśń, to ona się tyczy każdego w kościele, każdego, kto jest we wspólnocie kościoła, każdego, kto przyjął chrzest. I też naszych zmarłych. No bo lud kapłański, ten lud Boży, to jest ten kościół pielgrzymujący, cierpiący i triumfujący. Tak. Ale o tym będziemy mówić w dalszych częściach. Trzecie określenie, bardzo ważne. Jedyny syn Boży. Jedyny syn Boży. Dlaczego nie syn Boży, tylko jedyny syn Boży? No i znowu te kropki. Zagadeczka. Znowu te kropki. Bo trzeba wiedzieć, że Stary Testament używa stwierdzenia Synowie Boży do ludzi, do aniołów. No właśnie, a w Nowym Testamencie gdzie mamy takie jasne stwierdzenie, że, że to określenie syn Boży jest używane do człowieka? No to jak Jezusa przesłuchują. Dokładnie, sam Jezus to mówi. Przecież co ja złego uczyniłem mówiąc, że jestem synem Bożym? Skoro to może powiedzieć każdy, kto jest z narodu wybranego. Tak. Bo jest synem Bożym. Dlatego się pojawia słowo jedyny syn Boży, żeby oddzielić Jezusa od. Od pozostałych, że tak powiem, synów Bożych. <laughs> to jest też tam, gdzie Pan Jezus podkreśla bardzo mocno Wasz ojciec i mój ojciec. Jest taki moment, no, tak. kiedy rozdziela relacje Jego do Boga od relacji każdego człowieka do Boga. Jakby chciał pokazać, że tutaj jest troszkę inaczej. To jest takie określenie też bardzo ważne z perspektywy takiego szukania wyjątkowości w relacji z Panem Bogiem. Że jeżeli my y, mamy przystęp do Pana Boga, czy jakoś tak możemy z Panem Bogiem budować relacje, zwracać się do Niego Ojcze, to tak naprawdę dzięki Chrystusowi, ten zwrot nabiera trochę innego znaczenia. Przynajmniej takie mam wrażenie y, względem tego, co było właśnie w Starym Testamencie w narodzie wybranym, gdzie oni, owszem, nazywali siebie Synami Bożymi, ale oni tak do końca nie rozumieli, na czym polega ta relacja synowska, bo nie było Jezusa. Mhm. W momencie, kiedy się pojawia ten jedyny syn Boży, który pokazuje tą relację i pokazuje, że Bóg faktycznie jest Ojcem i faktycznie ma taką relację do, do człowieka, może mieć ojcowską, to dla nas to powinno być taki moment, kiedy też się zmienia trochę podejście do, do Pana Boga. Może się nawet rzadko nad tym zastanawiamy, co to znaczy, kiedy ja do Boga mówię Ojcze. To jest świetny temat na taką medytację. Tak. Bo w Starym Testamencie Bóg to po prostu Bóg. Ktoś supermocny, mocny, super silny, super ważny. Dokładnie. A w Nowym Testamencie, jak przychodzi Jezus, to Jezus mówi, że w ogóle istotą Pana Boga jest to, że On ma taką ojcowską czułość, taką rodzicielską. Że w ogóle do człowieka podchodzi jak ojciec. No nie? I to, to jest też ciekawe, że katechizm mówi, że najlepiej to widać w wydarzeniach paschalnych, po których my jesteśmy że tam widać najmocniej tą wyjątkowość Jezusa, ale też za, co za tym idzie, tą wyjątkowość w ogóle relacji do Boga jako Ojca. To, to, to tak jak mówisz, dobra na medytację, zwłaszcza jak się odmawia modlitwę Ojcze Nasz. To czasem się zastanowić, co to znaczy, jak mówię do Boga Ojcze. No i w końcu czwarte, ostatnie, najkrótsze, ale jakże treściwe, Pan. I to Pan tłumaczy się, chodzi tutaj o słowo greckie kyrios, i ten władca, czyli ten taki Pan Panujący, Król Królujący. I jeżeli właśnie tak mówimy, Pan Jezus, no to mamy na myśli władca Jezus. No ktoś to jest dla mnie władcą, nie? bo to ja takie określenie mówię, że to jest Pan Jezus w moim życiu. Można to inaczej odwrócić, że Jezus jest moim Panem, no nie, czyli jest moim władcą. Ale to jest w ogóle słowo, które pewnie dzisiaj jest trochę trudne, do akceptowania. Bo wymaga pewnej postawy bardzo konkretnej, jeżeli używam takiego określenia Pan. Ale w ogóle dlaczego się mówi Pan? Z czego to się wzięło, określenie Kirios? A żeby nie używać imienia Bożego. Żeby nie używać imienia Bożego, no nie? Że jak gdyby zamieniano Jachwę na... Elohim, Adonai. Tak, na słówko Kirios, że to jest Pan. Czyli to było takie słowo, które było bardzo mocno w Izraelu powiązane z Bogiem. Można powiedzieć, zamiennik, no nie? Mhm. Więc jeżeli my do Jezusa dokładamy słowo Pan, słowo Kirios, to tak byśmy chcieli od razu powiedzieć, że on ma bóstwo. Że jest Bogiem. To jest bardzo ważne, bo to jest ten moment w tych określeniach Jezusa, który nam w końcu mówi wprost, że Jezus, który jest Chrystusem i jedynym synem Bożym, ma wszystko to, co Bóg. Mhm. Czyli że jest Bogiem. To jest ten moment. To jest to, to, co też katechizm na to zwraca uwagę, że ten, to wydarzenie, w którym Tomasz, apostoł, mówi: Pan mój i Bóg mój. Tak. I kolejne to wydarzenie, jak Jan zobaczył Jezusa na brzegu i mówi: To jest Pan. I samo to wyznanie, to jest Pan, ma w sobie taką moc, taką siłę, tak. że to jest wyznanie wiary. Dokładnie, to jest wyznanie wiary. Moment, w którym my mówimy, że Jezus jest moim Panem. To, że powiemy, że Jezus jest Chrystusem, jeszcze nie oznacza. To, że jest Synem Bożym, jedynym, też nie. Ale jak już powiem, że Jezus jest Panem, to już go stawiam jako Boga w moim życiu. No pamiętasz, na oazie jest taki dzień, kiedy się przyjmuje Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela? Tak, robi się właśnie to, co zrobił Tomasz Apostoł. Przyjął z martwych stałego jako Pana i Zbawiciela. Ty nigdy tego tak nie powiązałem. No i, bo ja myślę, że to jest przez to, że my się bardzo przyzwyczailiśmy do tego określenia. Dla nas to jest po prostu, no, Pan Jezus, tak jak ty mówisz, no nie Pan Jezus. Ty A to szacunku. jest niesamowita A... moc, to jest zupełnie inny poziom. A to jest wyraz wiary. Tak. I to mi się genialnie podoba, bo my niedawno słuchaliśmy tej Ewangelii o Tomaszu, o tym, jak on dotyka tych ran Chrystusa, jak potem dopiero wyznaje tą wiarę właśnie, że to jest mój jedyny Pan i Zbawiciel. I wiele razy już nad tym fragmentem Ewangelii, szczerze mówiąc, myślałem, czytałem różne komentarze do tego, ale się nie spotkałem z takim określeniem, jakim ma katechizm. I to mi się chyba najbardziej w tym całym fragmencie katechizmu spodobało. Że katechizm mówi, że to jest moment adoracji Jezusa. Mhm. To jest przepiękne, no że my to mówimy wtedy, kiedy zaczynamy adorować Jezusa. Albo w drugą stronę, że kiedy my odkryjemy Jezusa jako Pana. To zaczyna się adoracja. Znaczy, no, ja tego nie powiedziałem na początku tego odcinka, że samo imię Jezus to jest uwielbienie Boga? Uwielbienie uwielbieniem, ale to jeszcze nie jest adoracja. Uwielbienie jeszcze nie jest adoracją. Bo adoracja to już ma y, charakter właśnie stricte taki, że ja klękam przed kimś, kto jest moim panem. Natomiast uwielbienie może być nawet za coś, ale niekoniecznie dlatego, że to jest pan. Gdybym nie wiedział, o czym mówisz, powiedziałbym, że trudna jest ta mowa. <laughs> nie, nie, żeby to dobrze zrozumieć, bo to pokazuje powagę adoracji, która dzisiaj czasem jest trochę tak przez nas zaniedbywana, że adoracja faktycznie, ten moment, kiedy my klękamy przed Najświętszym Sakramentem po to, żeby go adorować, nawet nic nie mówiąc, nic nie śpiewając, mhm. w ciszy, to jest jak gdyby według katechizmu by z tego wynikało, Jedno z najmocniejszych wyznań wiary w naszym życiu. Wiesz, mam takie osobiste doświadczenie, nawet jako ksiądz, Msza Święta, wyobraź sobie, Msza Święta. Ile my zachodu wkładamy, żeby ładnie rozpocząć, żeby się przygotować ten wstęp do aktu pokutnego, ładny. Potem, oczywiście, liturgia Słowa, kazanie, oczywiście nawiązanie do Pana Jezusa, jak mówiliśmy ostatnio. Potem jest liturgia ofiary, jest prefacja, jest moment komunii świętej. I potem cup, I, i, i Pan z wami idzie w pokoju Chrystusa. Tak. Mało A widziałem... kto robi chwilę przerwy, żeby po przyjęciu właśnie była taka adoracja. adoracja. Nawet może być śpiew wtedy, ale żeby to było nie tylko uwielbienie, ale właśnie adoracja, żeby mieć poczucie tego, że no, to jest mój Pan. Ale samemu chcę też tak wzbudzić, że nawet jak to krótko trwa w kościele, to że to jest istotny moment. Widziałem kiedyś taki filmik. To było dawno temu. Nie wiem, czy to przypadkiem nie było z liturgii wschodniej, gdzie oni po rozdaniu Komunii Świętej ustawiali te, my to nazywamy, to naczynie się nazywa puszka, to, to cyborium, na ołtarzu. Wtedy na normalnym przy świętej zwykłej przynoszono kadzidło, ten, ten przewodniczący liturgii przed ołtarzem okazał, zanosili procesjonalnie do tabernakulum, tam jeszcze okazał, zamykał tabernakulum. Gdybyśmy tak my na każdej przyświętej świętej robili, pewnie by to jakoś tam wpłynęło na, na obrzędy liturgiczne. Ale mnie to uderzyło, że coś, co u nas zajmuje kilka sekund, skończył rozdawać Komunię Świętą, ksiądz odchodzi, odkłada Pana Jezusa do tabernakulum i, i dalszej ciąg przy świętej, a u nich to była aż moment liturgii. No ale ponieważ ty jesteś ceremoniarzem diecezjalnym, to powinieneś nam powiedzieć tutaj, nawet nie szukając tego na wschodzie, ale w naszym kościele taki moment nam przy świętej kiedyś, który właśnie dawał możliwość adoracji Chrystusa. Potem to trzeba było zlikwidować, bo się przedłużało za bardzo. To był ten moment ukazania baranka tak. Bożego? Oto baranek Boży. Nie. To tak czy nie? Nie, nie, oto baranek Boży, nie w tym momencie. Wtedy, kiedy było podniesienie, prawda? Kiedy się podnosiło przy przeistoczeniu święte postacie, to się je trzymało w górze dłużej niektórzy to nawet przeciągali i wszyscy klęczeli i adorowali. My to też mamy dzisiaj skrócone, ale to jest właśnie też ten moment. I to też rzadko kto o tym w tak myśli, w takich kategoriach, że to kiedy ksiądz podnosi ciało Chrystusa i krew Chrystusa do góry, jedni to robią szybciej, drudzy wolniej. Dla nas to jest taki znak, że my klęcząc w tym momencie adorujemy Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela to co wtedy robić? Bo mnie uczono, że można mówić niechaj będzie pochwalony przynajmniej sakrament. Ja myślę, że być w ciszy. Po prostu Cis myśleć o tym, kto to jest dla mnie. Myśleć o tym, kto to dla mnie jest. Bo to się trzeba nauczyć takich właśnie momentów ciszy w kościele. My tu mamy czasem gong, który nie do końca jest potrzebny. Natomiast yy, dla nas to powinien być taki znak, że to jest coś niesamowicie ważnego. Trwa to krótko, tak jak z tą komunią świętą, że szybko chowiemy do tabernakulum i nie przedłużamy tego, już nie okazamy, nie adorujemy, ale moment jest tak samo ważny i znaczący, bo to jest właśnie moment adoracji. Jest, monstrancja jest zamieniona na ręce kapłana, który podnosi. Mhm. Także ten pan to jest bardzo ważne określenie. Naprawdę jedno z takich, myślę, ważniejszych w ogóle w relacji do, do Chrystusa. Jezus? Chrystus, jedyny Boży syn, który jest Panem i Zbawicielem.